Cześć, dzisiaj jako że z działki to nie będzie może otwierania, ale coś ciekawego mam nadzieję Wam pokażę. Mianowicie takie oto, tu jedną ręką próbuję nagrywać, urządzenie zanabyłem na baterię i powiem Wam, że jest to jedno z lepszych narzędzi do cięcia gałęzi, jakie miałem w rękach. Bateria starcza na długo do takiego mojego działania na działce, żeby właśnie takie, nawet takie grubsze rzeczy pociąć daje radę. Tu właśnie wspominałem wieżbę płaczącą, która się zwaliła i dobra, spróbuję jedną ręką jakoś to obsłużyć, żeby Wam zademonstrować, że to naprawdę robi robotę. Takie 20-centymetrowa piła na baterię. Dobra, ja wiem, że można to zrobić dużo szybciej, pewnie większą piłą, ale kompaktowość tego urządzonka. Jedyne, czego mi brakuje, że nie mogę zrobić takiego mega krótkiego, bo to jest takie do cięcia gałęzi wysokość tam trudno dostępnych. Daje się tym pociąć takie drewno, ale jak już bym musiał gdzieś jakąś kobyłkę położyć i przytrzymać coś, to pewnie to, że to jest takie długie, to nie dosięgam do tego, gdzieś tam przy tej pile, że będę urwać ten drewno, no to byłoby ciężko, ale do cięcia gałęzi, które są gdzieś tam na drzewie, no to rewelka. Dobra, to tyle. Trzymajcie się. A, no i to, że jest na baterię. No, minus, że trzeba ładować, ale plus taki, że jest się mocno, no, bez potrzeby, tak, kupowania benzyny, tudzież ciągnięcia kabli. Takie o. Ja to w ogóle kupuję jakoś tam bardzo tanie, mi się udało to kupić na jakiejś promocji, ale drogo, ale spoko. Dobra, to tyle. Na razie, cho.